jak się zepsuł jeden klawisz w fortepianie Chopina zabytkowo, fortepianie, na którym grał Chopin, stary hebanowy klawisz popękł. Nie można było sprowadzić hebanu do Polski, żeby naprawić zabytek kultury, bo jest zakaz importu hebanu do Unii Europejskiej. To przecież nie ma wolności. I nie decydujemy tutaj w Polsce, tylko w Brukseli decydują o wielu rzeczach. Potem nasi parlamentarzyści mówią, że musieliśmy dostosować nasze prawo do unijnego. Jeżeli pojawia się w jakimś zdaniu słowo musieliśmy, to znaczy, że nie było swobody, nie było wolności. Nie ma wolności w Polsce, proszę pana.